Cześć, witajcie bardzo serdecznie, tutaj Leszek Nowotarski z Leny Music. Dzisiaj taki szybki odcinek, ponieważ nabyłem wielośladową kartę dźwiękową i pozwala mi nagrywać dużo ścieżek więcej niż nagrywałem do tej pory. Dzisiaj taki krótki test, trzy różne mikrofony do saksofonu. Pierwszy to będzie mikrofon, do którego mówię, czyli ten, który tu słyszycie. To jest Rode NT2, mikrofon studyjny, pojemnościowy, dużo wielkomembranowy. Drugi to będzie mikrofon, na którym nagrywam większość swoich rzeczy, to jest SD System LCM89. On ma trochę wymienione mocowanie, ale kapsuła jest dokładnie ta sama. To jest LCM89. I najnowszy nabytek również u mnie w studiu to jest Audio-Technica ATM350. Nowa wersja tego mikrofonu. Jak widzicie, inna gęsia szyjka, nowoczesna. Tu jest takie specjalne mocowanie, które możemy ściągnąć, możemy je wymienić i możemy zamontować do innego instrumentu. Są różne rodzaje tego montowania. Niestety te mocowania są bardzo drogie. Samo to mocowanie potrafi kosztować 300-400 zł. Natomiast została trochę zmieniona kapsuła, więc ta kapsuła jest dużo większa niż poprzednia ATM-K350, którą miałem. Także sam jestem ciekaw, jak to będzie brzmieć. Krótkie nagranie i pokażę Wam w trzech wersjach, jak te mikrofony brzmią przy moim saksofonie tenorowym marki Calvert SX90. A brzmią właśnie tak.